Dzisiejszy wykład będzie dotyczył intuicji i jakie znaczenie intuicja odgrywa w naszym codziennym życiu. Chciałbym, żeby na początku Państwo zastanowili się nad pytaniem, czy można trafnie ocenić człowieka, widząc go zaledwie tylko kilka sekund. Na przykład takiego człowieka. Jedni z Państwa powiedzą, że tak, wystarczy mi pierwsze wrażenie, żeby kogoś poznać. Inni z Państwa na pewno powiedzą, że nie. Żeby poznać kogoś lepiej i trafnie go ocenić, należy z nim porozmawiać, pobyć kilka chwil i nawiązać jakiś głębszy kontakt. Przed podobnym problemem stanęły osoby badane w eksperymencie przeprowadzonym przez Ambady i Rosenthal. Prezentowano im 6-sekundowe nagranie wykładowcy podczas wygłaszania wykładu i poproszono ich o ocenę kompetencji tego człowieka jako wykładowcy. Jednocześnie podobne zadanie wykonywały osoby, które przez jeden semestr uczestniczyły w wykładach tego wykładowcy. I cóż się okazuje? Osoby, które widziały tylko 6-sekundowy fragment filmu, oceniały tego wykładowcę w bardzo podobny sposób, jak ci, którzy chodzili do niego na zajęcia przez cały semestr. Jak to jest możliwe? Naszym zdaniem jest to możliwe dzięki intuicji i o tym będzie właśnie dzisiejszy wykład. Żeby powiedzieć kilka słów o historii zajmowania się problemem intuicji, należy wspomnieć o teorii twórczości amerykańskiego badacza Wallace'a, który w swoim klasycznym rozumieniu procesu twórczego wyróżnił 3 etapy. Pierwszy to preparacja, czyli przygotowanie do rozwiązania problemu, zbieranie różnych informacji, próby świadomego zmagania się z problemem. Drugi etap to inkubacja, czyli odstawienie problemu na chwilę na bok, przestanie się nim zajmować, co oczywiście nie oznacza, że nasz umysł aktywnie nie pracuje nad rozwiązaniem danego problemu. I ostatni, finalny, trzeci etap procesu twórczego to jest wgląd, czyli nagłe, nieoczekiwane uświadomienie sobie poprawnego rozwiązania. Wallace intuicję określał jako stan tuż przed osiągnięciem wglądu i rozwiązaniem problemu. Pisał o tym jako o poczuciu ciepła, poczuciu bliskości rozwiązania, poczuciu zbliżania się do rozwiązania jakiegoś problemu. W tym sensie ujął jako chyba pierwszy intuicję w kontekście rozwiązywania problemów i formułowania sądów czy ocen społecznych. Najbardziej znane ujęcie tematu intuicji przedstawili dwaj badacze, Kahneman i Tversky. Oni intuicję umieszczali gdzieś między procesami spostrzegania a świadomym rozumowaniem. Czyli intuicja mieściłaby się gdzieś między tym, jak świat widzimy, a jak o nim myślimy. Coś pomiędzy tym to jest intuicja. Warto podkreślić, że Kahneman i Tversky zawsze przeciwstawiali intuicję poznaniu racjonalnemu, rozumowaniu, takiemu świadomemu myśleniu na temat jakiegoś problemu, na temat innych ludzi czy na temat innych obiektów. W swojej teorii Kahneman, tuż po otrzymaniu Nagrody Nobla, zarysował pewną koncepcję umysłu ludzkiego, w której wydzielił w umyśle ludzkim 3 bloki – spostrzeganie oraz 2 bloki dotyczące myślenia, różniące się od siebie w dosyć zasadniczy sposób. Zacznijmy od drugiego, od myślenia. Ten system pracuje bardzo powoli, sekwencyjnie, jest związany ze świadomością i kontrolą, wymaga wysiłku i jeśli chodzi o emocje zaangażowane, jest całkowicie neutralny. Natomiast my zajmiemy się szerzej systemem pierwszym, związanym z intuicyjnymi procesami, które są z drugiej strony szybkie i równoległe, to znaczy mogą przebiegać jednocześnie, nie zakłócając siebie nawzajem, są automatyczne, bezwysiłkowe i nacechowane emocjonalnie. Według Kahnemana, gdybyśmy sobie zadali pytanie, czy intuicja nam pomaga w rozwiązywaniu problemów, Kahneman by odpowiedział nie, ponieważ intuicja prowadzi do nieadekwatnych reakcji. Z drugiej strony, takie potoczne rozumienie intuicji podpowiada nam, że wiele decyzji, które podejmujemy w sposób intuicyjny, wydaje się nam poprawnych i słusznych i prowadzi nas do bardzo adekwatnych reakcji. Skąd ta rozbieżność? Kahneman porównował
funkcjonowanie umysłu człowieka, intuicyjne funkcjonowanie umysłu, do pewnego systemu logicznego, do logiki klasycznej i przez te porównania cały czas systematycznie stwierdzał, że ludzie rozumują niezgodnie z logiką, czyli popełniają bardzo wiele błędów. Ilustracją tych rozbieżności w rozumowaniu intuicyjnym, a regułami logicznymi, które funkcjonują w matematyce, jest zadanie Waysona. W tym zadaniu osoby badane mają przed sobą cztery karty. Każda karta z jednej strony ma literę, a z drugiej cyfrę. I osoby badane są postawione przed, wydaje się, prostym zadaniem stwierdzenia, czy reguła jest poprawna. Reguła jest następująca. Jeśli z jednej strony karty jest litera samogłoska, to z drugiej strony jest cyfra parzysta. A jeśli z jednej strony karty jest spółgłoska, to z drugiej strony jest zawsze cyfra nieparzysta. Pytanie jest takie, które dwie karty należy odwrócić, żeby sprawdzić, czy ta reguła jest zachowana. Prawidłowym rozwiązaniem tego zadania jest odwrócenie karty z literą A oraz karty z cyfrą nieparzystą, czyli jedynką. A odwracając kartę A, sprawdzamy, czy z drugiej strony jest cyfra parzysta. Innymi słowy, sprawdzamy jedną stronę reguły. Natomiast odwracając jedynkę, sprawdzamy, czy z drugiej strony jest spółgłoska, czyli sprawdzamy drugą stronę reguły. W tym zadaniu okazało się, że 70% osób błędnie rozwiązuje to zadanie. Stąd można by wnioskować, że ludzie nie potrafią logicznie rozumować, ponieważ to zadanie opiera się na logicznym rozumowaniu. Ale z drugiej strony, nawet jeśli ludzie nie są biegli w logice, rozumiane jako logika matematyczna, to nie znaczy, że nie potrafią myśleć w sposób logiczny. Ilustracją tego twierdzenia jest druga wersja zadania Waysona, w której zamiast cyfr i liter pokazujemy pewne twierdzenie, które jest, powiedzmy, z życia wzięte. Należy zweryfikować regułę. Jeśli student był na zajęciach, to ma wpisaną obecność. Widzimy cztery karty i znowu z każdej strony mamy, z każdej strony karty jest informacja. Należy odwrócić te karty, żeby stwierdzić, czy ta reguła jest poprawna. Rozwiązanie jest podobne jak poprzednio. Musimy odwrócić kartę z napisem obecny na zajęciach i sprawdzić, czy ma wpisaną obecność. I musimy odwrócić również kartę z napisem wpisana obecność, żeby sprawdzić, czy był na zajęciach. Tylko takie rozwiązanie jest poprawne. I w tej wersji zadania 85% osób poprawnie rozwiązuje to zadanie. Czyli w przypadku poprzednim było 70% błędów, natomiast w przypadku tym jest 85% poprawności. Co ważne, osoby, które poprawnie rozwiązują to zadanie, nie potrafią sformułować logicznej reguły, która za tym zadaniem stoi. A przecież reguła logiczna w obu tych wersjach jest identyczna. Zatem można powiedzieć, że na podstawie tego drugiego eksperymentu, że ludzie jednak potrafią rozumować logicznie, ale robią to w sposób intuicyjny. W tym przypadku intuicja pomaga nam poradzić sobie z rozwiązaniem zadania. Ten eksperyment, czy te dwa eksperymenty ilustrują wpływ naszej wiedzy i doświadczenia na podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów. Wiele badań pokazuje, że ludzie popełniają różne błędy w rozumowaniu, nie tylko takie, które przedstawiliśmy przed chwilą, ale też wiele innych. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst i wiedzę, która płynie z tego kontekstu, okazuje się, że ta wiedza może nam pomagać w radzeniu sobie z zadaniami. Ten wpływ doświadczenia jest dla nas niezauważalny. Czyli można mówić tutaj o nieuświadomionym wpływie wiedzy, z której my nawet nie zdajemy sobie sprawy. Innym przykładem, który obrazuje intuicyjne radzenie sobie z różnymi zadaniami, jest przykład eksperymentu Bowersa i innych, w którym instrukcja brzmiała następująco. Za chwilę Państwo zobaczą zestawy słów. Będą to dwa zestawy, a każdy z nich będzie składał się z trzech różnych słów. Zadaniem Państwa jest podanie wspólnego skojarzenia do jednego z prezentowanych zestawów. Oto ten zestaw złożony z sześciu słów. Pierwsza grupa słów to trąba, pies i magnolia.
Drugie to Silnik, Siano i Troja. Proszę podać rozwiązanie jednego z tych zestawów, czyli słowo, które jest wspólnym skojarzeniem dla jednej z tej trójki różnych słów. Jeśli Państwo nie wiedzą, jakie jest to wspólne skojarzenie, to proszę teraz spróbować wskazać ten zestaw, który w ogóle ma jakieś skojarzenie, ponieważ i tylko jeden z nich ma takie skojarzenie. Zestawem, który ma wspólne skojarzenie, to silnik Siano Troja. Rozwiązaniem jest słowo koń. Mówimy o koniach mechanicznych związanych oczywiście z silnikiem. Mówimy o koniach naturalnych i siano oczywiście z nimi się kojarzy. Mówimy również o koniu trojańskim. Zatem te trzy słowa mają jedno wspólne skojarzenie. Koń w trzech różnych znaczeniach. Podobne zadanie wykonywały osoby badane w eksperymencie Bowersa. Zadanie polegało na rozwiązywaniu tribondów. Tribondy to są te trzy słowa i wskazywaniu tych, które mają jakieś rozwiązanie. Okazało się, że 20% osób badanych potrafi poprawnie podać rozwiązanie, ale jeśli ich zapytamy, pozostałych, jeśli zapytamy o to, które z dwóch zestawów ma jakieś rozwiązanie, to aż 78% osób podaje poprawną odpowiedź. Innymi słowy, ludzie wiedzą, który z nich ma skojarzenie, mimo tego, że nie wiedzą, jakie to jest skojarzenie. Bardzo podobne zadanie skonstruowano już nie za pomocą słów, ale za pomocą obrazów. Pytanie tym razem brzmi, który z dwóch prezentowanych Państwu obrazów przedstawia coś sensownego i co to jest? To jest pierwszy zestaw, obrazek A i obrazek B. Proszę najpierw spróbować określić, co przedstawiają te obrazki. Jeśli nie są Państwo w stanie tego zrobić, to proszę wskazać, który z tych obrazków ma jakieś sensowne znaczenie. W tym przypadku jest to obrazek A, który prezentuje wielbłąda. Tutaj mamy garb wielbłąda, szyję, brzuch, tylną nogę itd. Innym zestawem jest zestaw ten, który Państwo widzicie teraz na ekranie. Proszę powiedzieć, co przedstawiają te obrazki. Jeśli Państwo nie wiedzą, co przedstawiają, to proszę spróbować wskazać ten, który coś przedstawia. Tym razem obrazek B jest sensowny, przedstawia on gwizdek. Tutaj widzimy przód gwizdka, tutaj tył z takim haczykiem i bębenek. Wyniki tego badania były bardzo podobne. To badanie polegało na domykaniu figur. Trzeba było odpowiedzieć na pytanie, co prezentuje dany obraz i albo wskazać ten, który cokolwiek sensownego przedstawia. I efekty były bardzo podobne, mianowicie, że bardzo mało osób potrafi powiedzieć, co przedstawia obrazek, ale bardzo dużo osób potrafi powiedzieć, który z dwóch przedstawia coś sensownego. Czyli znowu ludzie wiedzą, który z nich ma jakieś znaczenie, mimo że tego znaczenia nie znają. Na podstawie tych dwóch eksperymentów i serii innych eksperymentów Bowers zaproponował pewną definicję intuicji. Intuicja rozumiana według niego to automatyczna aktywacja sieci pojęć, które są związane z rozwiązywaniem jakiegoś zadania. Kiedy zabieramy się do rozwiązywania jakiegoś zadania, aktywujemy w sposób automatyczny pojęcia, które wiążą się z tym zadaniem. A ta aktywacja powoduje większą dostępność elementów tej sieci, czyli większą dostępność pojęć związanych z rozwiązywaniem danego problemu. Ta większa dostępność dotyczy również bardzo odległych skojarzeń, nie tylko bezpośrednio związanych z rozwiązywanym zagadnieniem, ale również takich, które są odlegle skojarzone. I ta większa dostępność oczywiście nie oznacza uświadomienia sobie rozwiązania, co było pokazane w poprzednich eksperymentach, ale powoduje, że zachowujemy się, że ta wiedza czy te pojęcia zaczynają kierować naszym zachowaniem. Czym zatem jest intuicja? Pora na takie wstępne podsumowanie. Naszym zdaniem intuicja to jest subiektywne przeżycie związane z wpływem naszej wiedzy na nasze myślenie i działanie. Na nasze myślenie, czyli podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, czy formułowanie ocen i sądów wobec obiektów społecznych i niespołecznych. I ta wiedza ma charakter ukryty, nieuświadomiony i generalnie myślimy, że podstawą intuicji są trzy zjawiska. Po pierwsze jest to uczenie się mimowolne, o którym opowiadałem Państwu w
w jednym z poprzednich wykładów. Po drugie są to automatyzmy i po trzecie są to markery somatyczne.